W dzisiejszym odcinku będę chował się na customie, który hostuje Evela. Wszystko polega na tym, że wszyscy widzowie muszą ubrać wiosenne skiny i ja również będę musiał ubrać jakiś wiosenny skin, a Evela będzie musiała odgadnąć po moim zachowaniu, po moim ekwipunku lub też po moim ubiorze, którym skinem jestem ja. Czy Eveli się uda? Oglądajcie do samego końca. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie kanał i koniecznie jeszcze dzisiaj wpisujcie kod Evela do sklepu. Few moments later. W dzisiejszym odcinku hostuję turniej dla 100 osób. Wszyscy muszą ubrać wiosennego skina, a moim zadaniem jest odgadnięcie, którym wiosennym skinem gra Rafał. Jak możecie zobaczyć, ja już skina mam wybranego, ale chyba z niego jeszcze zrezygnuję, tak mi się wydaje, ponieważ padłem jeszcze na jeden fajny pomysł. Także w sumie napiszcie mi wy w komentarzu, jakiego skina byście ubrali spośród tych, które ja mam, a mi się wydaje, że sobie wpiszemy tak i wydaje mi się, że ubierzemy sobie dokładnie tego skina. Wydaje mi się, że to jest bardzo wiosenny skin i co? Jeśli chodzi o plecak, właśnie, tutaj trzeba jakiś fajny plecak ubrać oczywiście, więc dajmy sobie również coś podobnego. Nie wiem, czy to będzie tak prosto mi teraz znaleźć. Zobaczcie, czekajcie, gdzie to będzie, gdzie to będzie? Mam to w głowie, ale jak to się nazywało, jak to się nazywało? Słonecznik. Ewela, skąd wiedziałaś, że chcę słonecznik? Ej, Ewela tutaj ma jakieś cheaty, pewnie za mną jest jakieś lusterko albo coś takiego. O, mam. To będzie mega super, więc ubieramy sobie to. Jeśli chodzi o zbierak, również ubierzemy sobie tutaj coś fajnego, kolorowego, a może może coś takiego. Dobra, to będzie śmieszne w sumie. A lotnia wiosenna lotnia, a może coś takiego. Wydaje mi się, że to będzie super. To jest mój zestaw. No i sprawdźmy, jakie tutaj skiny wiosenne. Ej, ale to będzie fajny, kolorowy odcinek. Mamy jednorożca, mamy krzaka. Ja myślałam o krzaku, że właśnie dużo osób może wybrać krzaka, ale ten krzak kwitnący jest taki mega właśnie wiosenny. Mamy teraz kurczątko, mamy. Ja w ogóle mam króliczka. Mi się wiosna też kojarzy właśnie ze świętami Wielkiej Nocy. Jak możecie zobaczyć, jak prezentuje się tutaj mój skin w lobby. Wsiadamy do busa i musimy się teraz dobrze zastanowić, gdzie lecieć. Ja jeszcze szczerze nie mam żadnego pomysłu. Ja lecę teraz na sterowiec, skaczę z niego, oczywiście podkładam się i obserwuję. Ja tak szczerze wybieram chyba najprostszą lokację dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że tą lokację bardzo dobrze znamy. Ewela tutaj pewnie już wie, gdzie lecę, ale to jest jedna z tych lokacji. Tyle mogę na początek powiedzieć, że to jest jedna z tych lokacji. Dlaczego tam lecę? Dlatego, że potrzebuję dużo matsów, dużo wszystkiego. No i wiecie, o co chodzi. Czyli Rafał albo jest tam na zimowym, na rybkach, tam na naszym, albo jest na domku. Pasuje, żebyśmy jak najszybciej przeskipowali tam, żeby być na te miejscówki. Ale nie będę taka. Nie będę tutaj tak szła na łatwiznę. Pamiętaj, Ewela, że ja sobie z ciebie po prostu mogę robić żarty. Dobrze, ale ustalmy na samym początku, ile mam kart podpowiedzi. Masz 3 karty podpowiedzi i jedna oczywiście jest fejkowa. Czy mam zadać teraz pierwsze pytanie? Może nie. Może poczekajmy chwilę. W ogóle ten skin jest mega fajny. Nie znałam go wcześniej. I też będziemy sobie oceniać może w trakcie. Czy wam się kojarzą też właśnie z wiosną? Czy nie? Bo ten mi się na przykład mega kojarzy. Właśnie wiosna mi się kojarzy z czerwonym, z żółtym i z zielonym. Ja tutaj muszę jeszcze tylko wspomnieć o tym, że Ewela trochę źle rozumie karty podpowiedzi, bo ona tutaj uważa, że będzie mi zadawać pytania, a to nie działa w ten sposób. To ja będę dawał podpowiedzi takie, które uważam za słuszne, także Ewela, pamiętaj o tym. To możemy zrobić tak, że na przykład zadam ci pytanie, czy twój skin ma dany kolor i mi odpowiesz prawdę na to? Zobaczymy, nie wiem. Rafał miał dylemat, jaki plecak wybrać. Mówił, że ten plecak niby tam nie pasuje. To nie jest jakaś kokardka taka, ta kokardka moim zdaniem tak średnio. I teraz właśnie pytanie. Czy ty uważasz, mam pytanie do ciebie, odpowiesz mi? No zobaczymy, co to za pytanie. Uważasz, że twój skin wizerunkowo wygląda fajnie, wszystko ładnie ze sobą pasuje, czy tak coś nie do końca tam gra? Jeszcze raz, bo ja tu jestem zajęty akurat. Czy twój skin wyglądowo wygląda ładnie, czy wszystko do siebie pasuje, czy coś tam jednak nie gra? Na przykład ci plecak nie pasuje, albo kilo. Pamiętaj, że jedna karta podpowiedzi jest fejkowa i musisz odgadnąć, która to. Ja uważam, że wszystko pięknie pasuje, ale czy mówię prawdę? Mamy tutaj rybkę. Ta rybka, czy... Rafał myślę, że ma dużo więcej fajniejszych wiosennych skinów, więc wydaje mi się, że rybki nie wybrał. Na Tilka to na pewno nie poleciał, także to na pewno nie on. Ja mam bardzo fajnego skina, który pasuje do wiosny. Wiosna już jest, ale czasami wygląda na to, że nie ma wiosny, tylko jest zima. Aktualnie jest śnieg za oknem, kiedy to nagrywamy. A tutaj ja mam skina takiego, na którym się tyle dzieje. Tutaj są każde kolory wiosny, każdy kolor wiosny, ale ten gościu stoi w miejscu, nie wiem, co mu się z nim stało. Na chwilę musiał wyjść, a Rafał cały czas tam klika, słyszę, więc to na pewno nie jest on. A tak już miałam w głowie, że może wybrał takiego pstrokatego. Oj.
Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, widzowie. Tu jest dobra zagadka. Odpowiedzcie mi, co tu się stało? Jak to się stało, że chłop... Znowu nie mogę powiedzieć na głos. No to, co widzieliście i nagle jest tu. No coś dziwnego. Tutaj patrzcie się, jakie ładne skiny. W ogóle te dwa skiny mega do siebie pasują? Są takie podobne i takie kolorowe i fajne. A tutaj ktoś wybrał wiosennego skina, wybrał jakiegoś tego diabła płonącego. To na pewno nie jest Rafał. Ej, ktoś mi buchnął samochód! Halo! Kto mi buchnął ten samochód? Co się dzieje? Ja miałam właśnie mówić, że to może być Rafał, bo Rafał lubi ten kill off. Ten skin też jest bardzo ładny, też taki wiosenny. Ale ten tutaj, ta osoba nie wyglądała, jakby ktoś jej buchnął samochód, więc już mam następną osobę, która zostaje skreślona z mojej listy. Siema! Mam brata bliźniaka. Mamy kolejną osobę i mamy tutaj jakiegoś krzaka, który ma jakąś koniczynkę na plecach. W ogóle ten skin mi chyba się najbardziej kojarzy z wiosną. Mamy tutaj rybki, mamy harpun i mamy płotkę, ale tylko jedną broń. Rafał na pewno poleciał na rybki, bo poleciał na tą miejscówkę. O, tutaj też jest krzak. Ale kto ubiera krzaka? No zastanówmy się dobrze. Kto ubiera krzaka, widzowie, na taki mecz? A tutaj nie dość, że ktoś ubrał krzaka, to ubrał jesiennego krzaka. Ja, może jest on kolorowy, ale jest on w kolorach jesieni. Jeszcze jakiś ul z pszczołami. Także nie, no chyba, że Rafał pokręciło mu się coś w głowie. Nieprawda. Nie wolno krzaków ubierać. Bombowe barwy trzeba ubierać, bo bombowe barwy są kolorowe. A jak nagrywaliśmy odcinek Tańcza Challenge, to braliśmy właśnie skiny bombowych barw, bo one były najbardziej takie kolorowe. Więc może to jest trop. I ten kilow jest taki mega fajny, kolorowy. I plecaka nie ma, bo Rafał nie mógł dobrać. Ej, znalazłem namiot wreszcie. Ewela, mogę ci tyle podpowiedzieć, że mam namiot aktualnie. To jest druga karta podpowiedzi już. I ta była akurat prawdziwa. Czyżbyś się, Rafał, zestresował, bo akurat cię obserwował? No właśnie nie, ani troszkę. Ja mogę ci tyle podpowiedzieć, Ewela, że właśnie przebijam metalową ścianę. I ją przebiłem wreszcie, dobra. Okej, a ja tutaj obserwuję jakiegoś kotka, który robi tylko woda challenge. Mamy tutaj krzaczka i znowu mamy krzaczka z kwiatkami. I tak mi się wydaje, że takich skinów będzie najwięcej. I tak mi się wydaje, że Rafał wcześniej mówił, że kto by wybrał krzaka, a w jego głosie było takie załamanie. I wydaje mi się, że on jest jednym z tych krzaków. Ej, my nie możemy nagrywać w tym samym pokoju, my... Ewela się wszystkiego domyśla, no ludzie, no. Albo teraz Rafał ściemnia. Wiecie, Rafał to jest, on jest tutaj. Albo specjalnie tak mówi i odkryłam jego tutaj skina. Albo specjalnie tak mówi i... Żeby mnie, wiecie, zmylić z tropu. A wiecie, że ja umiem dobrze ściemniać, widzowie. Ja mam fajną brońkę, widzowie, ale mam przypał. Zobaczcie, gdzie jest strefa. Ja znowu tej strefy nie mam. Znowu siedzę w strefie, tak jak tam na odcinku poprzednim chyba to było w zombiakach, że siedziałem w strefie. Ewela już oczywiście mnie na samym początku zobaczyła, ale nie wiedziała do końca, że to jestem ja. Masakra po prostu. Tutaj, no, wydaje mi się, że są bardziej wiosenne skiny. Broni Rafał tych impulsów raczej nie nosi, więc wydaje mi się, że to nie jest on. A są impulsy? Ja zapomniałem o impulsach. No, nie wytrzymam za chwilę. I na impulsach można łatwo zwiewać. Rafał narzekał na właśnie wcześniej, że nie ma jak zwiewać, a tutaj impulsy. Dojeżdżają mnie widzowie na tych odcinkach. Ja nie wiem, co ja im zrobiłem, no. I w ogóle, nie, no, co ze mnie leci, ty? Wy to widzicie? Halo? Coś ci odpada ci? No daj spokój. Kwiatki? A, ale fart! Ale fart, Ewela. Ja, dobra. Lecimy do strefy. Mamy tutaj skina, który ma ten plecak, o którym mówiłam. Ja jakbym grała, jakbym wybierała tutaj wiosennego skina, to na pewno bym ubrała ten plecak. On jest kozacki i mam taką babeczkę, a to babeczka farmerka. To ona chociaż też jest wiosną taka farmerka, że się w polu robi na wiosnę. Zobaczcie, jaki tutaj skin. Lotnia Rafa. Czy to jest przesłanie? Jest ten słonecznik, o którym mówiłam. Ale różowy króliczek mi się mega kojarzy z wiosną, właśnie z świętami wielkanocnymi, które będą albo już były. Jak oglądacie ten odcinek? Ej, mam pomysł. Ewela, od teraz już możemy się bić, a ja mam przepiękny pomysł, widzowie, tylko boję się, że stroluję sobie sam grę, ale to jest przepiękny pomysł. Kajbejza robisz, albo jedziesz w autobusie. Nie, no ja mam przepiękny pomysł, ale to chyba nie wypali. Zobaczcie, co ja robię, widzowie. Jeszcze mi leci jakiś syf ze mnie, no o co tu chodzi, no ludzie, no dlaczego ta gra mnie musi trollować prawie w każdym dniu? W takim razie szukamy teraz osoby, która robi coś dziwnego. Także let's go. Kampisz się w wodzie? Robisz skybase'a? Nie mogę ci, Ewela, powiedzieć. Nie mogę, bo już wszystkie karty podpowiedzi są po tobie, za tobą. Wydaje mi się, że robisz skybase'a, więc ja teraz szukam osoby, która jest na górze. Ej, szczerze wam powiem, że jest ciężko na tych odcinkach, naprawdę, dlatego, że niektórzy mają rzeczy w namiocie. Ja w namiocie widzieliście, mam jedno wielkie nic, ale mam coś takiego i tym sobie mogę teraz pomóc. Patrzcie się. Jeszcze tak mi się wydaje, że Rafał... O, autobus! Rafał mógłby być takim kurczaczkiem. Mógłby być, bo Rafał to jest dobry kurczaczek. Ej, skąd ty...
To jest widzowie, naprawdę. Jesteś kurczakiem? No, skąd wiesz? Bo ci jajka leciały z tyłka. Ej, ale ten błąd, to jest coś pięknego po prostu, to co mi się aktualnie dzieje. W sensie, no, może nie jest to piękne, ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta gra mnie troluje? Przecież mi to przeszkadza, no. Jako najbardziej kolorowy skin tego odcinka wygrywa chyba ten skin. Naprawdę. Ale co ma Szybkana i same ryby? Tutaj widzowie chyba już obrali sobie taktykę i oni wiedzą, że na końcu jest ciężko i trzeba mieć dużo ryb. I tutaj chyba właśnie ktoś odbył taką taktykę. Ja wiem tyle, że ogółem ta gra jest ciężka, widzowie. Mi już zaczyna wszystko lagować. Ja się czuję, jakbym grał na mikrofalówce, naprawdę. 10 fajną sobie skórkę dałam na broń i taka jest mega kolorowa. Wątpię, że Rafał by skórkę do broni wybierał. On raczej nie gra ze skórkami do broni. Czemu ta gra mnie troluje? Jaki kozacki skin. Ej, w sumie to jest taki wiosenny skin, że drzewa bez liści, ale już coś tam się zieleni. To może Rafał 200 IQ tutaj. Wiecie, co mi się zieleni? Normalnie mózg od tej gry. Ja mam takiego pecha, Ewela, że to jest po prostu coś niesamowitego. A jeszcze nie spotkałam nikogo, kto robi coś takiego wow, jak powiedziałeś. No to nie widziałaś mnie w takim razie. Mamy krzaka, mamy kościa, który ma ryby i mamy impulsy. Rafał sobie przypomniał o impulsach. Rafał na pewno będzie miał rybki. I na pewno ma ten plecak, o którym mówiłam. I Rafał lubi te bronie. Gracz 3-4-4. A wymień, co mam w ekwipunku. Kilo w taki patyk na czerwonym. 3 impulsy. Pompa niebieska. Ten taki, nie zapomniałem jak to się nazywa, to takie niebieskie, szybkie. Siorbo rybka i 4 zwykłe rybki. No to jest bardzo możliwe, że to jestem ja. Właśnie, patrzcie jaki fajny skin. Ej, to jest fajne. To by, jakby to było to model wiosenny, to ten skin by chyba wygrał. Najmniej jak dla mnie. Tu mamy babeczkę. To jest ona chyba w ogóle z tego karnetu, nie? Dobra? Tu jest jakiś skybase? Nie. Ewela, jeszcze 13 osób i ja w ogóle kogoś słyszę pod sobą. O. Tak, tutaj znowu mam jakiegoś krzaka, ale on nie ubrał plecaka i ma kill off gwiazdkę, więc może nie zmienił kill offu z wcześniejszego tego. Padłeś? Nie, ale znalazłem. Co ja tu znalazłem? Nawet sobie tego nie wyobrażasz. Co masz? Mam tego krzaka wcześniejszego i nic nowego nie ma, więc... Ej, nie ma tu nikogo, kto robi nie wiadomo co. Nie, ja już to robiłem, Ewela. A możesz powiedzieć teraz co? Nie. Czemu? Jak już jest po. Ale co robiłem? Pływałem w wodzie bardzo daleko. Czyli zbierałeś ryby, tak? Nie, no po prostu płynąłem sobie w wodzie na daleko. Czyli musiałeś mieć dużo ryb, bo byłeś za strefą. Okej, kto ma ryby? Tu nie ma ryb. Tu jest krzak. Ma dwie duże potki, szarego shotguna i 12 rybek. Ile? 12 rybek. Po co mu tyle ryb? Ale no tak ludzie właśnie grają, że na końcówkę i tymi rybami się później. Ale czemu ma szarego shotguna? Ale co, ma szarego shotguna? No. No to ja nie wiem, jak w ogóle można mieć takiego pecha. Ej, on jest jakiś tutaj, ja myślałam, że to nie jest kolorowy skin. On ma jakieś tutaj kolorowe na ramieniu, ja tego nie widziałam. To zwracam honor, ja mi tutaj chyba mówiłam, że to nie jest zbyt wiosenne, ale jednak od przodu chyba jest. 5 miejsc zostało. Rafał, albo jest tym króliczkiem. Tutaj też są dwie ryby. Dobra, a królik miał ryby? Nie miał ryb, także Rafał na pewno będzie miał ryby. Jak on tak pływał dużo za strefą, to on na pewno musiał mieć dużo leczenia, chyba że zdążył zjeść te ryby. Ej, kto pode mną tańczy? Ja się tutaj z nikim nie będę ten. Nie będę się z nikim tutaj teamować. Tu ma 4 rybki i siorbo rybkę. Dobra, czekam 5 miejsc. Może akurat Rafał padnie. A jak nie padnie, to obstawiam. Nie padnę. Tym razem tak szybko nie padnę, widzowie. Bo masz 12 ryb. Może mam, może nie mam. Ten królik wygra ten pojedynek, tak mi się wydaje. Nie no, Rafał wygra teraz. Nie, Rafa, żeby wygrał takie mecze, to naprawdę się musi cud wydarzyć. Tu sami spoceńcy, widzowie, na tym Discordzie. Ewela, zgaduj, 3 osoby jeszcze. Dobra, mi się wydaje, że jesteś krzakiem, ale wydaje mi się, że jesteś albo tym, albo tym. Ja mówiłam o tym plecaku ze słonecznikiem i ty się zacząłeś śmiać, ale wydaje mi się, że mogłeś go zabrać, więc i tu są te impulsy. To ten kilof tak nie pasuje. On nie jest w ogóle nie świąteczny, tylko wiosenny. Jakaś podpowiedź, Rafał? Podpowiedź? Tak blisko. Tak blisko jak ja. Nie był nikt tak blisko. Dobra, daję tego krzaka ze słonecznikiem. To nie jesteś ty w takim razie, zmieniam zdanie. Ludzie, co tu się dzieje? To ja nie mam pytań. Dobra, daję tego gościa. Różowego króliczka. Ewela, dwie osoby. No daję, ja już obstawiłam królika. Chyba, że coś się jeszcze stanie przez te dwie osoby. Ej, strefa idzie.
Jak tu jest przesuwana strefa? Tak blisko. 10 osób zostało, czyli ja teraz muszę obstawić. Obstawiam, że jesteś, Rafał, tym skinem. Królikiem ze słonecznikiem. Królikiem ze słonecznikiem. Który wyszedł teraz za strefę, wyleciał. Króliku ze słoneczniku, mój drogi. 9 osób do końca. Tu jest kilo fajne, tu jest plecak fajny, fajny skin. Niestety Rafał tutaj zrobił w topę i nie usunął sobie plików. Skończyło się nagrywanie, także zobaczymy. Ja tutaj będę jako Ewelka komentatorka. Rafał dalej żyje. 5 osób do końca. Czy Ewela wygra ten odcinek i czy rzeczywiście 19 życia, 25 potki. Krzaczek jeszcze żyje, ma 3 ryby. Nie, to był jakiś inny krzaczek. Tu jest ten krzak, co miał tak dużo ryb. 8 ryb jeszcze ma. Czy to jest Rafał w takim razie? Rafał dalej żyje i to pewnie teraz się okaże, że tym, który miał 12 ryb, to jest właśnie Rafa. Jest 10, ma 1 rybę jeszcze, a ty masz 3. Także jeżeli to jest Rafał, jest tym krzakiem, to wygrywa. Ma jeszcze spreja 150, 10, 18 HP, 8 HP i Rafał właśnie. Byłeś tym krzakiem, co miał 12 ryb. Nie no, wygrałem, widzowie. Ktoś miał 12 ryb i ja go wyeliminowałem.